Ja się do czego jest ta rura? Panie Majster, ta rura jest do niczego, bo jest zapchana. Czy widziałeś kiedyś, jak się rozwiązuje problem z zatkaną rurą lub zatkanym zlewem w łazience? Jeżeli tak, to wiesz, że pomagają białe granulki zalane dużym strumieniem wody. Te granulki to wodorotlenek sodu. Związek ten gwałtownie reaguje i rozkłada to, co nie pozwoliło nam spokojnie zmyć naczyń. Z wodorotlenkami masz do czynienia każdego dnia. Wodorotlenek wapnia zwany wapnem gaszonym jest wykorzystywany jako zaprawa murarska. Wielu domów nie dałoby się bez niego zbudować, jeśli go rozcieńczyć powstanie mleko wapienne. Znany od dawien dawna środek dezynfekcyjny do bielenia ścian budynków i zwalczania szkodników w sadownictwie. Ty możesz się z nim spotkać w klasie jeśli będziecie robić doświadczenie wykrywające obecność tlenku węgla 4 w wydychanym powietrzu. Ten wodorotlenek pomaga też zmiękczyć wodę. A pod oznaczeniem E526 jest wykorzystywany w przemyśle spożywczym jako regulator kwasowości oraz składnik wiążący i utwardzający strukturę produktów. Jest też stosowany w przemyśle cukrowniczym. Do oczyszczenia soku buraczanego, w kosmetyce jako składnik kremów do depilacji, a w stomatologii jako podkład pod plomby albo opatrunek tymczasowy w trakcie leczenia zęba. Mydło, którym myjesz ręce ten związek już omawialiśmy w innej naszej lekcji też jest pochodną wodorotlenku konkretnie wodorotlenku sodu. Używa się go zresztą nie tylko do produkcji mydła. Ale też wielu innych środków czyszczących, piorących i wybielających. Bez sody kaustycznej, bo tak brzmi jedna z jego zwyczajowych nazw, nie byłoby papieru, sztucznego jedwabiu ani gumy, takiej jak w samochodowych oponach. Ten wodorotlenek stosowany jest też w przemyśle spożywczym jako regulator kwasowości E524. W produkcji mydła wodorotlenek sodu ma też swojego przyjaciela. Jest nim wodorotlenek potasu. Mydła wyprodukowane z jego udziałem nie da się jednak wziąć w rękę. Jest tak maziste, że nadaje się raczej do pojemników z pompką. Wodorotlenek potasu to także składnik kremów w pogoleniu i preparatów do zmiękczania skórek. Jest elektrolitem w akumulatorach niklowokadmowych. Środkiem do trawienia matryc w litografii i płytek krzemowych w przemyśle komputerowym. Pewnie nie wiesz, ale 5% roztwór wodorotlenku potasu służy do identyfikacji grzybów. Z kolei w paście do zębów mamy wodorotlenek magnezu, który pełni w niej rolę substancji ściernej. Kiedy dzisiaj będziesz myć zęby, Przypomnij sobie tę lekcję. Wodorotlenek magnezu obok kosmetyków ma także zastosowanie w medycynie. Jest składnikiem leków przeciw nadkwasocie żołądkowej, zwykle w połączeniu z wodorotlenkiem glinu. Takie preparaty możesz znaleźć w domowej apteczce. Magnez w postaci wodorotlenku wykorzystywany jest także w przemyśle spożywczym jako E528 pełni rolę konserwantu, głównie do produktów kakaowych i czekoladowych. Większość wodorotlenków metali z grupy pierwszej układu okresowego to żrące, śliskie ciała stałe. Chemicy mówią o nich, że są higroskopijne. To znaczy, że chętnie pochłaniają wilgoć, a proces ten jest silnie egzotermiczny. Jeśli nie pamiętasz, co to znaczy, koniecznie obejrzyj nasz film o reakcjach. Stężone zasady w kontakcie ze skórą która przecież ma w sobie sporo wilgoci po prostu parzą. Jako przykład możemy tu podać wodorotlenek sodu. To nasz znajomy od przepychania rur. Stopiony niszczy nawet szkło i porcelanę dlatego przechowuje się go w szczelnych pojemnikach z tworzyw sztucznych. Wodorotlenki inne niż sodu i potasu nie są już tak żrące ale nadal są ciałami stałymi w większości o barwie białej. Po wrzuceniu do wody, wodorotlenki aktywnych metali rozpadają się na kationy metali i aniony grupy wodorotlenowej. W ten sposób powstają zasady, czyli roztwory, w których przewaga mają jony wodorotlenowe OH-. Zasady można zatem dla zasady uzyskać tylko z wodorotlenków rozpuszczalnych w wodzie. Pamiętaj, liczba powstających ładunków dodatnich zawsze musi być równa liczbie ładunków ujemnych. Zobacz, wodorotlenek sodu rozpada się pod wpływem wody na kation sodowy i anion wodorotlenowy, a dysocjację wodorotlenku wapnia zapiszemy tak. Spróbujesz swoich sił? Zapisz dysocjację wodorotlenku potasu. KOH. Sprawdź, czy Twoje równanie wygląda tak samo jak moje. Wodorotlenki metali nie ograniczają się jednak do pierwszej i drugiej grupy układu okresowego. Ich wzór ogólny to MOH n razy wzięte, gdzie M, to kation metalu, OH- to anion grupy wodorotlenowej. A.N oznacza wartościowość metalów wodorotlenku. Wśród wodorotlenków metali znany jest wodorotlenek glinu, AlOH3 razy wzięte. To gąbczasta biała substancja o dużej porowatości, dzięki której łatwo pochłania zanieczyszczenia. W połączeniu z tworzywami sztucznymi i gumą zwiększa ich odporność na ogień i zmniejsza wytwarzanie toksycznych dymów ma zastosowanie w produkcji papieru by nadawać kartkom piękny połysk a także w medycynie. Wykorzystywany jest w lekach na zgagę bo zobojętnia sok żołądkowy oraz w niektórych szczepionkach jako nośnik. Jest też polerującym składnikiem pasty do zębów. Pomaga przy usuwaniu kamienia nazębnego. Wodorotlenki tworzą też metale z innych grup. Na przykład miedź. Jej najbardziej kolorowym wodorotlenkiem jest ten o wzorze CuOH 2 razy wzięte. Poza tym, że posiada piękną lazurową barwę potrafi on rozkładać celulozę wyjątkowo odporną substancję organiczną o której dowiesz się z lekcji o wielocukrach. Tę ciekawą właściwość wykorzystuje się w przemyśle przy produkcji sztucznego jedwabiu. Pomyśl o tym wodorotlenku jeśli masz akwarium. Jest bezwzględny dla pasożytów, a łagodny dla rybek, w przeciwieństwie do innych rozpuszczalnych związków miedzi. Chwalą go też ogrodnicy. Po pierwsze, dlatego że skutecznie zwalcza grzyby i nicienie w rozmaitych uprawach. Po drugie, w połączeniu z lateksową farbą tworzy miksturę znacznie poprawiającą ukorzenienie się młodych roślin. Okazuje się, że wśród wodorotlenków, gdzie M+ to kation metalu, jest nawet jeden niemetaliczny rodzynek. Kation amonowy o wzorze NH4+. Kation ten powstaje w wyniku rozpuszczania amoniaku w wodzie. Tworzy się wtedy tak zwana woda amoniakalna, która jest słabą zasadą. Wykorzystuje się ją do produkcji żelatyny, barwników oraz jako nawóz sztuczny. Możesz ją znaleźć w łazience, bo jest składnikiem wielu środków czyszczących. To dzięki niej szyby błyszczą i nie mają smug. Świetnie, czyści też poczerniałą biżuterię ze srebra, złota i platyny. Wystarczy włożyć łańcuszek czy obrączkę do wody amoniakalnej i poczekać. Będą jak nowe. W czystej Choć rozcieńczonej postaci, akwaryści używają jej, by przygotować nowy zbiornik do zasiedlenia rybek. Można powiedzieć, że ta woda jest też ekologiczna. Jest bowiem stosowana jako reduktor w procesach obniżających ilość tlenków azotu emitowanych do atmosfery przez zakłady przemysłowe. Wiesz już sporo o wodorotlenkach, ale czy wiesz, jak poprawnie zapisać ich nazwę, żeby zaliczyć klasówkę? Nie przejmuj się, akurat w tych związkach tworzenie nazw jest proste. Do słowa wodorotlenek dodajesz po prostu nazwę metalu tworzącego ten związek. Na przykład KOH to wodorotlenek potasu, a CaOH dwa razy wzięte to wodorotlenek wapnia. Jeśli metal tworzy więcej niż jeden wodorotlenek, do nazwy dodajemy liczbę która mówi, jaka jest wartościowość metalu w tym konkretnym wodorotlenku. I tak, CuOH dwa razy wzięte, to wodorotlenek miedzi 2. Teraz twoja kolej. Podaj nazwę wodorotlenku o wzorze LIOH. Jest to wodorotlenek litu. I ostatnie zadanie. Jak nazwiemy wodorotlenek o wzorze CUOH? To oczywiście wodorotlenek miedzi 1. Wodorotlenki to związki o wzorze ogólnym MOHN. Dysocjują na kation metalu i aniony grupy wodorotlenowej, których liczbę określa N. Nazwy wodorotlenków tworzymy dodając do słowa wodorotlenek nazwę tworzącego go metalu w dopełniaczu. Na przykład wodorotlenek glinu. Każdy ma zasady. Nasze zasady są proste. Chcemy pokazywać Ci chemię w jak najlepszy i najbardziej przyjazny sposób. Chcesz nas sprawdzić? Zapraszam Cię na naszą stronę pistacja.tv